kobiety z bronią. Jest. Nie ma, kurwa. Wpadnie na bramkę, a nie tam. Brawo! Panie trenerze, poprosimy o ocenę tego pierwszego dla Was sparingu. No cóż, no jak to pierwszy mecz i w tym okresie testowaliśmy 8 zawodników. Na boisku generalnie znajdowało się w dwóch połowach 9 młodzieżowców. Także no generalnie ze sparingu jestem zadowolony, ponieważ już otrzymuję jakieś tam odpowiedzi na jakieś tam pytania i pewnie kolejne sparingi jeszcze pozwolą mi to już całkowicie wyegzekwować. Natomiast no cóż, no graliśmy wiadomo z zespołem trzecioligowym, wiedzieliśmy, że mecz będzie ciężki i podeszliśmy z pełnym szacunkiem do przeciwnika. No mecz mógłby się ułożyć, jeśli chodzi o wynik, troszeczkę inaczej w pewnych momentach. No mieliśmy ten rzut karny i kto wie, co by było dalej, gdyby Piotrek Nowosielski skierował piłkę do siatki. Ale generalnie sparing uważam na plus. Jakieś decyzje odnośnie testowanych zawodników? No jeszcze nie, no po pierwszym sparingu mam generalnie, można powiedzieć, bo potraktowaliśmy ten sparing jako jednostkę treningową, jest to druga jednostka treningowa w okresie przygotowawczym, więc no nie jestem aż na tyle odważny, żeby już podejmować jakieś decyzje. Aczkolwiek już po tym najbliższym kolejnym sparingu z Końskimi w piątek o 18 już myślę, że jakieś tam odpowiedzi na pytania będą już zrobione. Panie trenerze, drugi sparing, chyba na duży plus, można by powiedzieć. No witam serdecznie. Ważne, że nikt nie nabawił się kontuzji. Myślę, że ta dolegliwość Dawida Sali z 12 minuty to jest tylko stłuczenie kolana mocne. Natomiast zawodnicy pracują solidnie na treningach, praca się nakłada cały czas. No i dzisiaj popracowali też w tym meczu, niektórzy troszeczkę w większym wymiarze czasowym, niektórzy tylko po 45 minut, ale cały czas, mówię, pracujemy i ten efekt superkompensacji ma cały czas następować. Co do dzisiejszego spotkania, no widać było sporo niedokładności i indolencję strzelecką, bo myślę, że drużyna wypracowała sobie kilka dogodnych sytuacji, które niestety nie zostały wykorzystane. Niektórzy zawodnicy z testowanych potwierdzili swoją przydatność, nad niektórymi jeszcze będę musiał pochylić czoło. Telefon cały czas dzwoni, także no, trudny wybór, ale trzeba wybrać jak najlepiej optymalnie. Właśnie, kiedy konkretnie kibice poznają nazwiska zawodników, którzy zostają na Rutowicza? No myślę, że tak ostatecznie to może to nastąpić za tydzień, po środowym czy przedśrodowym sparingiem z Motorem Lublin, który gramy o 19 w przyszłą środę w Lublinie. W sobotę gracie z Pilicą Białobrzeg i jeszcze kogoś możemy się spodziewać? Jeszcze trener szuka na jakieś pozycje rozwiązań?
Trudno mi powiedzieć o konkretach. Tak jak mówię, cały czas zawodnicy zgłaszają się. Mamy jeszcze na oku poważnego kandydata do bramki i tutaj cały czas, że tak powiem, pertraktacje trwają i okaże się, czy skorzysta z naszej oferty.